Kolejny wrocławski aquapark, a właśnie mini aquapark, satelita dużego aquaparku, który znajduje się przy ulicy Borowskiej. Basen sportowy wewnętrzny, basen do nauki pływania, sauny, salki fitness. No i wreszcie to, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców, a co zapewnia możliwość takiej rekreacji i odpoczynku w porze letniej, basen zewnętrzny wraz z plażą. A to wszystko w sąsiedztwie szkoły podstawowej numer 44, której uczniowie w ramach nauki pływania będą z tego obiektu, z tych basenów korzystać w godzinach zajęć lekcyjnych. Nauka pływania jest bardzo istotnym elementem rozwoju człowieka też, rozwoju fizycznego, ale nie tylko. Sposób na spędzanie wolnego czasu, nie przy komputerze, nie przy komórce, tylko właśnie aktywnie. Taki obiekt jest bardzo potrzebny. Do tej pory mieszkańcy tego osiedla i sąsiednich szukali takiej alternatywy także poza granicami gminy, czyli jeżdżąc do Trzebnicy na basen czy do Oleśnicy. Zamierzamy oddać inwestycje na przełomie roku, następnie ten etap uruchamiania ostatecznych odbiorów, tak aby można było na koniec pierwszego kwartału, na początek drugiego kwartału zaprosić już tutaj nie tylko uczniów, ale i mieszkańców Wrocławia. Nie tylko mieszkańców Wrocławia, bo liczę na to, że mieszkańcy gminy Czernica, Długołęka, Oleśnica będą także stałymi gośćmi tego miejsca.